Wokół szczątki wozu świadczą, że była tu jakaś gruba kraksa. Tymczasem ktoś nadjeżdża od strony lasu, to jeździec. Tego jeszcze nie wiadomo, ale nazywa się Kacper Wosiński, zwany też Wosiem. Ubrany jest w kożuch i futrzasty biret. Martwi się tym, co widzi. Nie jest mu do śmiechu. Nawet ptak już odlatuje. Kacper jest strapiony. Widzi, że odwala się tu coś grubszego. Co? Tego do końca nie wiadomo. Pogania konia i pędzi przez śnieg. Pędzi, pędzi. Kopyt, kopyt. Końskie kopyta sowicie rozbryzgują śnieg. Błoto na drodze, które jakby rozjeżdżona wydaje się przez samochody, których ówcześnie przecież jeszcze nie ma. Tymczasem jakiś bidny dworek. On nie przelewa się. Wybiegają z niego cztery psy. Trochę bez sensu. Za nimi człapie chłop w czapie i kożuchu. To brat Kacpra, Mateusz. No płot mogliby sobie trochę naprawić, bo wygląda jakby wszyscy mieli tu depresję. Przejęty Kacper biegnie do brata. Co z Maryną gadaj?